Jacek Sobola, witam Państwa po krótkiej przerwie. Jak się okazuje, mamy jakieś problemy techniczne, ale miejmy nadzieję, że to się uspokoi. Rodacy moi kochani, ja wiem, że o stanie wojennym i o tym na pewno będziemy rozmawiali, ale proszę Państwa, ja tutaj bardzo często mówię, żeby TVP Info zlikwidować. I dlaczego ja tak powtarzam? Dlatego, żebyśmy pamiętali o tej hipokryzji, jaką oni się wykazali, występując z tym pomysłem. Jak Państwo być może pamiętają, jakiś czas temu, to było przy wyborach prezydenckich, Rafał Trzaskowski najpierw, a potem jeszcze kilku innych prominentnych działaczy Platformy wyskoczyło z tym pomysłem, żeby zlikwidować TVP Info. I nawet zaczęli zbierać podpisy, nic z tej akcji oczywiście nie wyszło. Ale uwaga Telekino, posłuchajmy, co na ten temat ostatnio powiedziała w rozmowie z Wirtualną Polską prawdziwa prezydent Małgorzata Kidawa-Błońska. Co mówiła na temat tego, żeby TVP Info zlikwidować? Bardzo proszę. Co się dzieje z projektem obywatelskim, pod którym pani również zbierała podpisy, a chodzi o projekt dotyczący likwidacji TVP? TVP Info, bądźmy precyzyjni. Ten projekt jeszcze nie trafił do pani marszałek. Bo? Nie trafił dlatego, że na to ja mam inne rozwiązanie, jak należy zadziałać z telewizją tak zwaną publiczną. Ale pani zbierała podpisy pod tym projektem. Zbierałam, ale na razie tego projektu nie ma. I nie będzie? Rozwiązania będą, ale inne. To znaczy? Lepsze. Jakie konkretnie, pani marszałek? Trzeba doprowadzić do tego w przyszłości, bo teraz niestety tego nie da się zrobić i dopóki rządzi PiS, Polacy nie będą mieli własnych mediów, w których będą mieli informacje, a nie tylko komentarze pisowskich działaczy. Trzeba to robić krok po kroku, przywrócić do tego zaufanie, inaczej zorganizować. Trzeba to zorganizować od początku. Tej chorej instytucji nie Czyli da nie się... wycofujecie się z pomysłu likwidacji TVP Info? Nie można skasować programu informacyjnego. Trzeba zbudować nowy program informacyjny. Bo... Skąd ta zmiana? Nie jest zmiana, to jest wynik. Pani marszałek, przepraszam, ale wiesz, muszę tutaj być stanowczy. Zbieraliśmy? Jednak pomysł likwidacji TVP Info i teraz pomysł nielikwidowania TVP Info, to są za zupełnie mało. Dwie różne rzeczy. W tej chwili trzeba całą telewizję publiczną zbudować na nowo. Musi powstać telewizja publiczna, bo nie możemy mieć telewizji publicznej. Samo TVP Info to za mało, ponieważ telewizja musi spełniać publiczna mnóstwo Pytanie, zadań. Musi powstać telewizja publiczna, bo nie możemy mieć telewizji publicznej. Powiem tak, albo ona jest dyskretnie inteligentna, albo tam jest jakiś głębszy, bardziej poważny problem. Ja nie chcę z tego kpić, nie chcę szydzić, nie chcę żartować, ale no proszę posłuchać, co ta niewiasta opowiada. Musi przestać istnieć telewizja publiczna, bo nie muszą mieć telewizji publicznej, bo przecież ludzie. A tak między nami mówiąc, bo to może nam umknąć w tych bardzo ważnych tematach politycznych. Ja mam taki przeciek z tej telewizji publicznej dotyczący Sylwestra Marzeń, który mam gdzieś zakopany. Podobno trwają negocjacje z pewną fantastyczną, oszałamiającą zagraniczną gwiazdą. To jest taki boys band, który ma uświetnić tegoroczny Sylwester Marzeń z Zakopanem. Proszę Państwa, powiem jak pewien redaktor. Nie zdradzę łamany kołem, skąd, w jaki sposób udało się zdobyć te informacje, ale ona jest pewna. To jest confidential, ona jest pewna, w ogóle nie ma o czym mówić. Za chwilę Telekino Państwu pokaże króciuteńki fragment twórczości tego boysbandu. To jest taka malutka zajawka tego, co nas może czekać podczas tegorocznego Sylwestra Marzeń w Zakopanem. Proszę zwrócić uwagę, bo to jest naprawdę krótki fragment, na twarze tych chłopaków z tego boysbandu. No to wszystko Państwu już opowiedziałem. Uwaga Telekino, bardzo proszę, ten boysband wystąpi w Zakopanem, jeżeli te negocjacje się oczywiście powiodą. Trzymamy kciuki. Nowy, 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 nowy.
Orszaki gdzieś już gdzieś widziałem, tylko Roman, Borys. Nie no, trzymajmy kciuki, żeby to się udało, bo to może być niezapomniany występ. Pan Andrzej Struszkowa jest z nami. Kłaniam się, panie, że dobry wieczór, słucham pana. Halo. Nie ma takiego miasta Lądek, to znaczy Pruszków. Pan Andrzej z Pruszkowa. Chyba się z panem Andrzejem tym razem nie udało połączyć. Proszę państwa, taki tweet dzisiaj napisał europoseł wybrany z list Koalicji Obywatelskiej Marek Belka, który od 1973 roku był członkiem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Ja nie chciał państwa denerwować przy okazji tej rocznicy, ale myślę, że warto przypomnieć. Dziś 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego, tragicznego rozdziału naszej historii, który nie wszystkim dane było spokojnie przespać. Tak dzisiaj tę 40. rocznicę zauważył europoseł Koalicji Obywatelskiej Marek Belka. Kilka komentarzy internautów w związku z tym. Pan Marek nie przespał. Działał w partii komunistycznej, jej młodzieżowych przybudówkach, dobrze zainwestował i dziś jest bardzo bogaty. A wy? Dziś 40. rocznica wydarzenia, w którym twoi towarzysze zaczęli zabijać i więzić niewinnych ludzi, a ty z tymi towarzyszami ciągle trzymałeś się w jednej drużynie. Bezczelność tych typów jest obezwładniająca. Największym polskim błędem po 89., że daliśmy się innym szatanom wepchnąć na ścieżkę lustracji zamiast dekomunizacji. W efekcie ci, którzy wydawali rozkazy, są bezkarni, a wszystko się skupiło na podrzędnych łapsach. I jeszcze jeden komentarz internauty. Co się panu wówczas śniło? Że komuna upadnie, Michnik będzie się macać po pijaku z Jaruzelskim, a banda komunistów zamiast na zasłużonym marginesie społecznym wyląduje w Parlamencie Europejskim? Jest pan Andrzej, tak? Udało się. Pan Andrzej z Pruszkowa. Kłaniam się, panie Andrzeju. Dobry wieczór, panie. To jest sensacyjne połączenie, bo raz, że wybuchły mi te korki wszystkie, nie widzę pana w telewizorze, zapalił się kabel. A po drugie tak dzwoniłem przypadkowo i myślałem, w ogóle się nie dodzwoniłem i raptem telefon. Ale opowiem panu na wesoło coś, żeby pana rozchmurzyć za te wszystkie bolączki chorobowe. Tak. Mianowicie pan jest uczulony na tego wirusa. I proszę pana, opowiem panu historię, to będzie autentyczny zgryw roku. Stoję, proszę pana, w Lidlu w kolejce i przede mną młode małżeństwo, maski spuszczone poza brodę. No i ja się gotuję, bo się boję, tak w środku, nieszczepiony z powodu tam choroby. No i mówię do tego młodego, a pan dlaczego maskę zakłada w ogóle? A bo ja wiem. Ja mówię, a może pan zakłada dla policji, w razie czego jak będzie kontrola. No i tam, proszę pana, wchodzę z nim w te utarczki, a za mną stoi taki młody człowiek, 40 lat. Człowieku, co ty robisz? Ja pracuję w szpitalu, chcesz mnie pozbawić dodatku covidowego? Po co ich ostrzegasz? Ja, który knęli śmiechem wszyscy ludzie w sklepie, dowcipro. A drugie zdarzenie chciałem panu powiedzieć o postrzeganiu społeczeństwa, o wszelkich zakazach i nakazach. Proszę pana, idę wieczorem z psem na spacerze i stoją samochody przed blokiem. I za nimi jest wolny taki trawnik, krawężnik. Patrzę, wbita tablica. Proszę ustawiać samochody przodem do bloku. Pewnie chodziło o spaliny, bo ja nie mam samochodu. Proszę pana, policzyłem 15 samochodów, wszystkie odwrotnie do tyłu. Czyli to jest dokładny przykład odnośnie szczepień właśnie. No, tacy Polacy są. Ale bo tam nie było napisane przodem do którego bloku, no. I ostatni przykład, proszę pana, czytam dzisiaj w gazecie nagłówek o pana Kraśce, że skazany tam na 7000 grzywny. Proszę pana, główny bojownik o demokrację w Europie okazuje się jeździł 6 lat bez prawa jazdy. I mając dwa razy zabrane prawo jazdy. Czyli widzi pan, o co chodzi w tej walce o demokrację. No chodzi o taką wolność, jaką oni sobie wyobrażają. Nie taką zwykłą, tylko taką, żeby mieli po 200 zł grzywny na przykład. No. Także tyle na dzisiaj, bo niespodziewanie tak. Nie widzę pana i pozdrawiam mocno.
Z tym, że nie widzę, to pan niewiele traci, ale żeby się z tymi korkami tam wszystko dało naprawić. Panie się pozdrawiam serdecznie, panie Andrzeju, bardzo uprzejmie dziękuję. To pan poruszył temat COVID-u, nie ja. Proszę państwa, minister zdrowia Adam Niedzielski odpowiedział ministrowi sprawiedliwości Marcinowi Warchołowi na jego list dotyczący stosowania amantadyny w leczeniu COVID-19. Dzisiaj treść tego listu ministra Niedzielskiego opublikowała Polska Agencja Prasowa. Minister napisał tak: w odpowiedzi na pana pismo pragnę poinformować, że wspomniane przez pana wyniki badań nad amantadyną opublikowane w piśmie Communication Biology, które błędnie wskazał pan jako pismo Nature, niestety opacznie pan zrozumiał i z tego powodu niewłaściwie cytuję. Wyniki, o których pan pisze, stanowią jedynie przesłankę do realizacji badań klinicznych toczących się obecnie w ramach finansowania Agencji Badań Medycznych. Wskazana praca jest analizą potencjału molekularnego zastosowania amantadyny w warunkach in vitro i nie jest potwierdzeniem skuteczności stosowania klinicznego. Podkreślam, co mogło umknąć w natłoku informacji, że badania nad możliwością wykorzystania amantadyny w leczeniu COVID-19 zostały uruchomione natychmiast po zleceniu ich przez Ministerstwo Zdrowia, to jest po pojawieniu się pierwszych przesłanek mogących sugerować, że ten lek może być skuteczny w walce z COVID-19. Badania kliniczne nad amantadyną prowadzone są obecnie w Polsce przez dwa podmioty. Samodzielny publiczny szpital kliniczny nr 4 w Lublinie oraz Górnośląskie Centrum Medyczne imienia profesora Leszka Gieca w Katowicach. Mimo szeregu ponagleń ze strony MSZ-u, Ministerstwa Zdrowia i Agencji Badań Medycznych nie ma niestety reakcji prowadzących badania i oznak zwiększonej rekrutacji. Pragnę pana ministra zapewnić, że projekty nie są blokowane przez żadne środowiska mogące zaburzyć ich realizację. Mam nadzieję, że trwające badania wkrótce dadzą nam odpowiedź kliniczną co do ewentualnej skuteczności wykorzystania amantadyny w leczeniu COVID-19. Na dziś takiej odpowiedzi nie mamy. Liczymy, że obie grupy badawcze wkrótce takiej odpowiedzi nam dostarczą, o czym zostanie poinformowana opinia publiczna z panem ministrem włącznie. Rzecznik resortu powiedział, że odpowiedź ministra Niedzielskiego kończy ze strony resortu dyskusję o stosowaniu amantadyny w leczeniu COVID-19. Wrócimy do rozmowy po zakończeniu badań. Dyskutujemy wyłącznie o faktach. Proszę państwa, ja jeszcze raz powtórzę grzecznie, że jeżeli ktoś z państwa chce wierzyć w to, że lekarze zamiast wypisywać amantadynę, wolą wypisywać akty zgonu, to ja nic na to nie poradzę. Ja nie mam żadnych argumentów. Ja o tym temacie wspominam, ponieważ, i to też już powtarzam, moja znajoma lekarka mnie błagała, żebym o tym państwu powiedział. I ja to przekazuję. Do szpitali trafia bardzo dużo ludzi w beznadziejnym stanie. W takim stanie, że lekarze nie są w stanie im pomóc. I nic im nie da położenie pod respirator czy pod ECMO. I ci ludzie pytani o to, dlaczego oni trafiają do tego szpitala, zgłaszają się już w tak złym stanie. Mówią, to mi powtórzyła ta lekarka przez telefon. Jacek, ci ludzie mówią, że się leczyli w domu amantadyną. Powiedz o tym. No to mówię. Tylko, że no co z tego? Co z tego, że ja to będę państwu powtarzał? Ja bardzo przepraszam, ja się nie będę tu nikomu podlizywał tym, że jest inaczej niż jest. Jest tak, jak słyszę od tej mojej znajomej i naprawdę wierzę i ufam w to, że ona mi mówi dokładnie tak, jak jest. Tutaj pan Andrzej wspomniał o tym Kraśce. Pan mecenas Roman Giertych stanął w obronie pana redaktora Piotra Kraśki. Napisał pan mecenas Roman Giertych tak: odczepcie się od Kraśki, to jego prywatna sprawa, nikomu krzywdy nie zrobił. Poniósł przewidzianą prawem karę i tyle. Każdego, kto w tej sprawie ma inne zdanie, zachęcam do wyrażenia go ban murowany, tak napisał Giertych na Twitterze. To jest tak, że to jest fragment większej całości, bo jeżeli facet traci dwa razy prawo jazdy, jeździ przez 6 lat, w telewizji ma buzię pełną frazesów na temat praworządności i tak dalej, to przecież państwo sami wiedzą, co o tym myśleć. Pan Tadeusz Częstochowy jest z nami. Kłaniam się, panie Tadeuszu. Witam, słucham witam. Pana. Dobry wieczór. Wszystkiego najlepszego. Panie redaktorze, bardzo zgadzam się z panem Bogdanem ze Szczecina. Chodzi mi to samo po głowie, co on myśli. Może by tak doprowadzić do sytuacji, żeby zrobić troszeczkę odwetu. I teraz no listy są, sporządzić listy i teraz może im zrobić stan wojenny i wszystkich wyłapać i posadzić, tak jak posadzali Solidarnościów.
solidarnościowców. Moja koleżanka działająca w regionie częstochowskim, to wzięli ją, panią mecenas Elżbietę Biernacką, wzięli ją, to trzymali prawie rok czasu. Przyjechała tak niebotycznie chuda i zawszawiona, że wszy to chodziły po niej normalnie żywcem, można było je łapać do rąk. W ogóle nie da się tego opisać. Ja powiem wprost, tak samo jak powiedziała pani sędzia z kasty. Pałam zemstą i chciałbym dożyć jeszcze tego dnia, że ich wszystkich wyłapiemy. A tak może humorystycznie, to życie lubi pisać różne scenariusze. Właśnie w Częstochowie, jak był oddelegowany ze Służby Bezpieczeństwa pewien pran, nie wiem czy można mówić nazwiska, aczkolwiek to był brat byłego ministra przemysłu ciężkiego i górnictwa, to można się domyśleć, starsi ludzie to wiedzą, o co chodzi. I życie potrafi pisać różne scenariusze. Miał być wprowadzony do zarządu regionu częstochowskiego i tam miał ich rozpracowywać. Ale nikt nie przewidział, że biedny podczas alkoholowych libacji, że tak powiem, zacznie sypać. I jeszcze na dodatek zakochał się w osobie Solidarności i zamiast donosić, zbierać wiadomości, to informował kiedy, co i jak. Także uprzedzał wszystkich, kiedy będzie jakaś akcja, kiedy będzie łapanka, na co się szykują. Niestety skończył bardzo marnie, może by skończył o wiele gorzej, bo brat go na pewno tam obronił, został zdegradowany. I ten nie wiem, co się z nim po prostu dzieje. Także bardzo popieram słowa pana Bogdana. Najwyższy czas zrobić po prostu... Bardzo dziękuję, panie Tadeuszu. Bardzo dziękuję serdecznie z całego serca. Czas nam się kończy, słuchajcie, bo dzisiaj krócej jesteśmy z tego, co mi tutaj zameldowali. Bardzo dziękuję, panie Tadeuszu. Wszystkiego dobrego. Na koniec chciałem zacytować prezydenta, bo prezydent dzisiaj powiedział tak na przykład: niech bohaterowie będą nazywani bohaterami, a zdrajcy będą nazywani zdrajcami. Tak się powiedział prezydent podczas uroczystości wręczenia tych medali tam w muzeum. Nie jeden powie, że na dużo dłużej, bo prezydent podkreślał, że czarne lata 80. zakończyły, zdławiły karnawał Solidarności, zakończyły, zdławiły marzenie na 8 długich lat. Nie jeden powie, że na dużo dłużej, bo do dzisiaj zmagamy się z różnego rodzaju komunistycznymi wpływami. I do dzisiaj, jak doskonale wiemy z ostatnich lat, różne dokumenty nagle wypadają z rodzinnej szafy po śmierci generała. To jest nasza polska rzeczywistość, która stanowi naszą historię, o której trzeba uczyć dzieci i młodzież. Niech bohaterowie będą nazywani bohaterami, zdrajcy będą nazywani zdrajcami. Niech ten, kto zawinił, przestanie się nadymać na swojej dzisiaj uprzywilejowanej pozycji. Najwyższy czas, żeby odejść, schylając ze wstydem głowę przed narodem. Odejść powinna cała spuścizna tamtych obrzydliwych, straszliwych czasów zniewolenia i upodlenia, niszczenia polskiego społeczeństwa. No cóż, jest tak, że właśnie 40. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego. Der Onet publikuje łzawe wspomnienia o Jaruzelskim, a każda Monika Olejnik nie będzie odchodziła ze spuszczoną ze wstydu głową. Kłaniam się. Miłego wieczoru. To jest bardzo bolesna rocznica, to co dzisiaj przeżywamy, ten 13 grudnia. Do zobaczenia, do jutra.